Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy i będziemy przygotowywać się do weekendu epickiego, a dokładniej do Black Friday, dlatego że będziemy po prostu robić lochy, to tak w skrócie, czyli to co najbardziej lubicie, wbijemy sobie jak najwyższy poziom, żeby na tym evencie Black Friday kupić sobie jeszcze lepsze itemy niż możemy teraz kupić i po prostu zmienić kamyczki i polecieć dalej, więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Naprawdę na kilka lochów mam bardzo, bardzo fajne procenty i szkoda byłoby ich nie zrobić jeszcze przed tym przebierankiem piątkowym, także to właśnie dzisiaj zrobimy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę mnóstwo gier w bardzo niskich cenach. Teraz, jak sami widzicie, przez jeszcze prawie tydzień trwa Black Friday, dzięki któremu możecie te gierki kupić jeszcze taniej. Rejestrując się z mojego reflinka, który macie w opisie, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50 i jak widzicie tutaj, jak jesteście zarejestrowani i zalogowani, to gierki możecie kupić jeszcze taniej. Teraz nie jestem zalogowany, więc sobie wybierzemy tą opcję. Wybierzemy w ogóle Tekena 7 i przypominam, że jeszcze jest kodzik Neutral, który daje Wam 3% zniżki. Klikamy sobie tutaj kup teraz, no i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy. Klikamy tutaj cyk i tak jak mówię, wpisujemy Neutral i dostaniemy 3% zniżki, więc myślę, że naprawdę warto i polecam. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o kciuku w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie tego kciuczka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Tak samo subika, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robić, dzwonek, żeby dostać powiadomienia o filmach. I pewnie jak słyszycie, w dalszym ciągu jestem lekko przeziębiony. W zasadzie już się czuję dobrze, kataru jakiegoś tam nie mam bardzo, bo miałem przez kilka dni taki spory, teraz już tego nie mam aż tak bardzo, no ale mimo wszystko słychać ten głos zjechany, także sorki za to, no ale chcę Wam te filmy mimo wszystko nagrywać, mam nadzieję, że to bardzo nie przeszkadza. No i oczywiście pamiętajcie jeszcze o wbiciu na Discorda i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Co tutaj ciekawego będzie się dzisiaj działo? Tak jak mówię, przede wszystkim lożki, no ale jeszcze pokażę Wam, co się pozmieniało, bo z tego zabójcy już kilka ładnych dni odcinków nie było. I tak naprawdę najważniejsza sprawa, która się zadziała, to to, że od piątku w naszej gildii są już dwie salki 15, mają między innymi Turor, no i my. Myślę, że to było spoko zagranie, dlatego że w piątek była twierdza, był event twierdzy od piątku do niedzieli i już tutaj kilka osób w gildii ten czarny kamyczek dostało. Jak widzicie tutaj Rafix ma, generalnie sporo tych osób, tak szczerze, my mamy, ale do tego zaraz przejdę, bo to już niestety poza eventem nam dropnęło. Poczekajcie, tutaj jeszcze wiem, że Artenby miał jeden, Franek tutaj ma, Esio, także no tak jak mówię i troszkę, o tutaj VGR, troszkę osób ten czarny gemik dostało, więc myślę, że to pomogło na pewno w jakimś tam progresie. No i my, dosłownie kilka minut przed odcinkiem skończył mi się tutaj kopać gemik, dostaliśmy właśnie ten czarny, niestety tak jak mówię, no to już było poza eventem oczywiście twierdzy, więc jest on mały, ale mimo wszystko wrzuciłem go do broni, tutaj w broni miałem kamyk na HP, więc no lepiej chyba czarny mały, aniżeli właśnie na HP trzymać, więc myślę, że git. No i tak, to jest taka największa zmiana od ostatniego odcinka, tak to tu wygląda, teraz sobie lecimy kwaterki do 15, potem dalej tą twierdzę będziemy tutaj robić, jeżeli chodzi o podziemie, no to tak, jutro już tutaj zacznę stawiać traktor na poziom 12, no i co więcej, tu możemy sobie wrzucić coś w sumie do kibelka, przy okazji mamy jakiś pasek dla wojownika, minus 16, to teraz go rozmontujemy, troszeczkę miejsca mam, więc też nie będzie z tym problemu jakiegoś dużego. No i arenka. Arenka Was może ciekawić, jak widzicie w tym momencie mamy już 4 platynki. Już w ogóle ostatnio na odcinku mówiłem, że jeszcze nie mogę tych platyn zdobywać, jeszcze mi tam brakowało jakichś ulepszeń. Teraz już miałem wszystkie ozłocenia i przyspieszenia i dostaliśmy właśnie już kilka platyn. Tak naprawdę codziennie mi leciała jedna. Dopiero dzisiaj, pierwszy dzień odkąd mogę te platyny mieć, poleciały mi same skipy i sobie oczywiście kupiłem skip. No ale jak widzicie cała prawa strona tutaj niestety oprócz tego, ale czyli oprócz najważniejszego budynku, no ale mimo wszystko i tak nie wygląda to myślę tak źle. Już na pewno możemy o wiele większe runy tutaj w broniach zdobyć niż teraz mamy, bo teraz mamy zaledwie 18%, ale to już tak jak mówię, nie będę tego zmieniał, to już poczekamy sobie na weekend epicki. Dobra, lecimy. Tu możemy jeszcze nakarmić pupilki, to Wam też przy okazji pokażę. No ziemia jest tragiczna, to jakby widzicie, w tej ziemi mam bardzo, ale to bardzo mało jedzonek i bardzo dużo przegrywam tą ziemią niestety. No ale trudno, złapaliśmy sobie też w niedzielkę tutaj rybkę i dzięki temu mamy 59 pupili, czyli mniej więcej, czyli w sumie tyle ile ma tutaj reszta topki, nikt jeszcze chyba z tego co widzę nie ma 60, więc okej, dzisiaj mamy ziemię, no spróbujemy tutaj coś podziałać, powiedzmy spróbujemy mrokiem, dobra udało się, jeszcze postaram się nakarmić delikatnie tą ziemię zanim nią zaatakuję.
No tu możemy wziąć dokładnie to, cyk, no i tutaj możemy, no musiałbym światłem czy wodą, to światło mam też dość mocne, dobra, to niech będzie woda, okej, cyk, no i dobra, i teraz musimy zaatakować, no i właśnie tu jest pytanie, czy próbować tego brzdąca, tą ziemią atakować, czy jednak światłem i może ktoś tam się słabszy wylosuje, no... Nie wiem, ciężko będzie o słabszego, więc spróbujemy jego, on ma ponika na stówkę, no i ten pomnik nam to wykijadło jeszcze niestety rozwali. No właśnie i tak przeważnie to wygląda, a tu kolejny też 108, więc dużej różnicy nie było. Przeważnie właśnie tamta ziemia przegrywa, więc przeważnie robimy codziennie 4-1, no ale tu musimy tego wykijadło jeszcze troszeczkę podkarmić. No i okej, co tutaj więcej? No chyba nic ciekawego. Aura, jak widzicie, mamy 8. Poczekajcie, środa to będzie 350, czwartek 400. No nie, na piątek nam się nie uda 9 wbić niestety. No ale to nie jest jakoś bardzo istotne. I chyba możemy zaczynać powolutkę te lożki. Może zacznijmy od portalu, spróbujemy go sobie kliknąć. Był oczywiście event Golda w tym momencie, w ten weekend, więc troszeczkę nam tu statystyki poszły do góry, jak widzicie, jeżeli chodzi o podstawy. Tutaj już boczki i szczęście sobie również dociągłem do takiego poziomu, że już nie będę ich ulepszał. Teraz lecimy tylko i wyłącznie w zręczność i w szczęście. Mamy, jak widzicie, też tutaj czary odblokowane, już kilka, i dzisiaj o 11:19 nam się odblokuje kolejny. Niestety ja muszę to nagrać wcześniej, jeżeli będzie to czarna rękawica, to będę sobie bardzo pluł w brodę, bo na pewno dzięki temu czarowi jeszcze byśmy więcej tych lochów zrobili, zwłaszcza w mroku. Natomiast doliczę, że jednak to będzie coś innego, bo wtedy nie zrobi to większej różnicy, no nie? No ale dobra, mniejsza z tym, zaczynamy sobie od portalu do piekieł, zobaczmy. No niestety się nie udało, szkoda. Wczoraj, jak widzicie, zbiliśmy mu ponad 60% chyba równe. Dzisiaj niestety się nie udało 50 nawet, więc szkoda. No ale dobra, myślę, że możemy zacząć od cyrku grozy, dlatego że tutaj cyrk grozy da nam najwięcej expa i też myślę, że jakoś fajnie nam pójdzie. No i okej, jeżeli chodzi generalnie o te odcinki z klikania lochów, to pod odcinkiem chyba na tym, gdzie wam mówiłem, co tam jest lepsze, czy jest lepszy exp, czy gold, w sensie porównywałem te style gry i tam wam o nich opowiadałem, tu w ogóle bardzo fajna klata, to ktoś, nie ktoś, wiem kto, Plentu Platynowy, chyba dobrze pamiętam twój nick, to jest osoba, która mi w ogóle bardzo, bardzo dużo filmów komentuje, w zasadzie prawie wszystkie, z tego co zauważyłem, rzuciła taką sugestię, można by powiedzieć, żeby fajnym uzupełnieniem odcinka było po prostu coś takiego, że ja odpowiadam na jakieś pytania od widzów, że tam jakieś, no uzupełniam po prostu ten odcinek. Coś w tym stylu tam było i generalnie spoko sugestia. Poczekajcie, bo tutaj tu minus 6 zaledwie to mi daje i nie muszę zamieniać runy, dobra, to może temu podmienimy, zawsze to troszeczkę do przodu. To była spoko sugestia i ja stwierdziłem, że zrobimy coś takiego. Zobaczcie, jak tu w ogóle te lochy padają, ja nawet nie mogę się zacząć dobrze klikać, żeby wam tu zacząć opowiadać. Fajnie by było zrobić coś takiego, że albo podczas klikania lochów, tych odcinków z klikania takiego typowego, będę odpowiadał na jakieś wasze pytania. Pytania będą oczywiście może z komentarzy, możecie w ogóle zadać pod każdym filmem jakieś, nie wiem, sugestie, no, o czym mogę powiedzieć na odcinkach, czy właśnie jakieś pytania, ja to sobie będę gdzieś w notatniku zapisywał, ważnik, i po prostu wam na to odpowiadał, albo będę pingował na Discordzie, na którego oczywiście zapraszam, to też wam spinguję was, kiedy będę nagrywał, i po prostu też mi będziecie mogli na pewno zadać pytanie, ja je rozwinę na odcinku. Oczywiście nie muszą to być pytania tylko i wyłącznie związane z Shakesem, mogą być też zupełnie czym innym, to jakby nie ma takiego wymogu, no ale tak jak mówię, bardzo fajny pomysł, mi się osobiście bardzo spodobał i jeszcze ja bym to rozwinął o coś takiego, że możecie mi rzucić jakiś temat na odcinek, nad którym ja bym się zaczął bardziej rozwodzić, bo jak wiecie pewnie, jak klikamy te lochy, zwłaszcza na tych postaciach wysokopoziomowych, to nieraz na jeden loch schodzi wręcz kilka minut i w tym czasie spoko by było na jakieś wasze, nie wiem, pytania, czy też jakieś historie, może byście chcieli usłyszeć, jakie bym mógł powiedzieć, ja jakoś bardzo ciekawą osobą nie jestem, więc nie mam jakichś tam historii nie wiadomo jakich. No ale coś tam myślę, że zawsze byłoby spoko dla was, żebyście usłyszeli, więc wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajny pomysł. Także tak jak mówię, warto być na Discordzie, bo tam ewentualnie spinguję, ale mimo wszystko od tego odcinka możecie w komentarzach jakieś pytania zadawać, tylko takie, żebym się mógł bardziej na ten temat rozwinąć i tak jak mówię, nie muszą być koniecznie związane z grą, bo jednak o grze tutaj niemalże ciągle rozmawiamy i wtedy coś tam pokminimy, coś tam pomyślimy, żeby po prostu na odcinkach to sobie ogarnąć, więc już pod tym odcinkiem możecie te pytanka zadawać, bądź też właśnie tak jak mówię, jakieś tematy na odcinki. No i teraz pierwszym takim tematem, który właśnie Plentu Platynowy
tam zadał. Co prawda mu obiecałem, że poruszę ten temat w kolejnym odcinku, natomiast kolejny odcinek to był ten o Black Friday, więc tam jakby nie było czasu na takie moje wstawki jakieś. To jest, czy jeżeli nie nagrywałbym na YouTubie, to grałbym dalej w Shakesa. No i spoko pytanie, bardzo ciekawe, tu w ogóle fajna broń, od razu ją sobie wymienimy, tylko runkę musimy zamienić, bo runa akurat słaba. Fajne pytanie, dość ciekawe i ja już wielokrotnie na ten temat mówiłem, tylko powiem wam, że przez ten ostatni czas troszeczkę się zmieniło u mnie, dlatego że jak ktoś mnie śledzi od dłuższego czasu, to zapewne wie, że ja kiedyś mówiłem, że po prostu ja YouTube'a traktuję jakby drugoplanowo, a bardziej staram się, tu w ogóle jakiś naszyjnik, bardziej staram się te postacie swoje mieć na fajnym poziomie, czyli bardzo często robię coś takiego, że zamiast nagrać wam coś na YouTube'a, to gdy nie mogę tego nagrać, to po prostu nie czekam, tylko klikam sam dla siebie, no nie? Na przykład coś w tym stylu, żeby tutaj nie być stratnym. Przez ten czas dość długi troszeczkę się to moje podejście zmieniło, dlatego że teraz raczej bardziej staram się właśnie na pierwszym miejscu stawiać content, natomiast na drugim dopiero miejscu jakieś tam korzyści dla postaci, powiedzmy, więc jednak teraz bardziej tego YouTube'a traktuję priorytetowo aniżeli gierkę, chociaż jest kilka takich postaci z tej mojej całej puli, które faktycznie są dla mnie dość istotne i na których się naprawdę staram grać jak najlepiej. I tutaj taka, można powiedzieć, po prostu odpowiedź na twoje pytanie, to tak, grałbym w Shakesa, gdybym nie nagrywał, zresztą ja grałem bardzo długo w Shakesa, zanim zacząłem nagrywać, to już pewnie o tym wiecie, na różnych kontach, różne tam rzeczy i tak dalej, więc no ja z tą grą byłem dość blisko, zresztą nie bez powodu zacząłem ją nagrać na YouTube'a, natomiast na pewno nie na tylu kontach. Myślę, że w tym momencie, gdybym po prostu nie nagrywał na tego YouTube'a, to bym sobie zostawił tak dwie, myślę, że maksymalnie trzy postacie, ale raczej wydaje mi się, że dwie. W tym momencie byłby to pewnie Wojownik na W40 i Mag na W50. Trzecią taką moją main postacią, jeżeli bym miał zostawić trzy, to jest właśnie ten Zabójca, tak szczerze mówiąc. To są fajne klasy postaci, to są na fajnych serwerach okrągłych, więc ja jak najbardziej mi się to podoba i to lubię. No i tak jak mówię, raczej bym po prostu sobie grał na tak maksymalnie, myślę, maksymalnie trzech, ale myślę, że dwóch postaciach, bo po prostu no teraz trzymam tyle tych postaci tylko i wyłącznie dlatego, że są mi one potrzebne do kontentu i jak widzicie, nawet mając tyle postaci, nieraz nie mam już czego nagrać, bo po prostu większość już postaci jest na najwyższym poziomie, nie daje tam się popchnąć żadnych lochów, no a wy lubicie to klikanie tych lochów, więc jakby ja chcę wam też dostarczać jakąś nie taką nudne te odcinki, tylko bardziej na takich, w których się coś dzieje, więc staram się kombinować, wymyślać i różne rzeczy robić, no ale jak widzicie, nie zawsze to jest takie proste, mimo posiadania właśnie tylu postaci, więc tak jak mówię, grałem przed nagrywaniem w Shakesa, grałbym pewnie i nie nagrywając, ale na pewno nie na tylu postaciach, bo no to jest uciążliwe, powiem wam, to jest już troszeczkę męczące dla mnie robić codziennie tą mawkę na tych postaciach, mimo że staram się to robić, no ale myślę, że no to już jest chyba mój taki max, nie? Jeżeli miałbym na jakiejś innej postaci, jakąś inną, na jakiejś innej grać czy coś, to na pewno jakąś bym sobie odpuścił. Tylko wiecie, to też jest sprawa tego, że raz, że sporo czasu na te postacie poświęciłem, więc nie ukryłam, że troszeczkę mi szkoda rezygnować z jakiejś postaci, no i też wiem, że na kanale jest dużo jakby zwolenników klas postaci różnych, w sensie niektórzy lubią oglądać Paladyna, niektórzy nawet Łowcę Demonów, niektórzy tam kogoś innego i po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Przez to, że jest taki rozstrzał tych klas postaci, tak naprawdę tylko zwiadowcy brakuje w tym momencie, ale to może w swoim czasie, no ale jakbym miał grać jakimś zwiadowcą, to na pewno zrezygnowałbym z czegoś, bo to już by było raczej za dużo, no ale tak jak mówię, no ten kanał bardzo trzyma te postacie przy życiu tak naprawdę, tylko i wyłącznie to. No i tak jak mówię, kiedyś gierkę stawiałem na pierwszym miejscu, kanał to był tylko dodatek, natomiast z czasem się to przerodziło właśnie w taką moją, jakby zauważyłem, że wam się te filmy podobają, bo generalnie ja to już chyba kiedyś mówiłem, ale jak zaczynałem nagrywać, to raczej to było na zasadzie, że a wrzucę sobie jakieś tam odcinki, jeszcze wtedy nawet nie miałem mikrofonu dobrego, więc te odcinki były tragiczne, kto chce, to sobie może wejść w te moje pierwsze filmy i zobaczyć, tam był jakiś mikrofon z słuchawek, bo po prostu nie miałem ochoty w to inwestować kaski ani nic, dlatego że po prostu wiedziałem, że to raczej
raczej jakiś tam, no nikt tego nie będzie chciał oglądać i sobie po prostu, nie wiem, oleje to po paru filmach i tyle, nie? A tutaj się okazało, że jednak już pierwszy film fajny odzew, drugi, trzeci, te subiki zaczęły rosnąć, kupiłem sobie lepszy mikrofon, potem drugi mikrofon, teraz już mam w ogóle trzeci, to już jest taka raczej topka, jeżeli chodzi o mikrofony w tym momencie, takie na USB, więc no to już jest taki max, można by powiedzieć, no i kamerka z czasem doszła, no i wiele innych rzeczy, i jakby to, że ja to nagrywanie stawiam na boku, przerodziło się w to, że ja teraz to nagrywanie stawiam jakby na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o takie moje hobby, nazwijmy to, no i oczywiście gierka jest troszeczkę drugoplanowa. Dobra, zamknęliśmy cyrk grozy, powiem wam szczerze, calutki zrobiliśmy, nie mam tutaj za bardzo wam nic do zapisania, raczej to nie są jakieś ciekawe rzeczy, możemy tą Madame Mystic, bo to jest jednak maga i tak poszła w miarę łatwo, to tam na koniec odcinka sobie obejrzymy. Tym miłym akcentem zamknęliśmy ten cyrk grozy, no i pytanie, czy dalej ruszylibyśmy do piekła. Może zobaczymy, czy ja poszukam tego klucza, może tam parę kamyków skipnę, żeby w tej twierdzy sobie właśnie znaleźć ewentualnie ten klucz. Natomiast jeszcze musimy poczekać, mianowicie mam tutaj otwarte, tak jak mówiłem, procenty i mam jeszcze kilka lochów, na które naprawdę myślę, że łatwo je zrobimy. Jak widzicie, bardzo malutko nam brakuje do 309 levela, więc ten lochart prawdopodobnie da nam ten 309 level dokładnie. Mamy jakiś paseczek, ale to na razie wezmę na bok. Tego nie chcę rozmontowywać, bo ten łuk zabierze mi po prostu dwa rozmontowania, a może jeszcze jakieś itemki będę miał do rozmontowania. Dobra, tego lochardo od razu sobie zapiszemy. No i lecimy dalej. Co my tu mamy? Na Hemoridor też mam fajne procenty, więc mogę go sobie od razu kliknąć. No i tak jak mówię, tak to po prostu wygląda, więc troszeczkę chciałem rozwinąć to pytanie, żeby dłużej mieć o czym rozmawiać na odcinku, no ale krótko odpowiadając już chyba któryś raz, to tak, bez nagrywania również grałbym w Shakesa, ale na pewno nie na tylu kątach. Dobra, czyli tak, Hemoridor pokonany, no i mamy jeszcze oczywiście wieżę. Na wieżę również mam bardzo fajne procenty. Tą wieżę dobrze by było zrobić, tak powiem wam szczerze, przed eventem Golda, bo to oczywiście by były dodatkowe procenty do tego Golda, no ale niestety... Tu w ogóle będę musiał zamieniać? Nie będę musiał, dobra, to sobie możemy dać temu. No ale niestety, jak pewnie wiecie, no czekałem na odcinek i też jakby nie myślałem za bardzo o klikaniu przez ten weekend. Dobra, no i mamy 309 level, mamy jeszcze tornado, które na pewno możemy pocisnąć, to jakby bez dwóch zdań. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tą wieżę spróbuję dalej, no i jeszcze górę Olimp. Góra Olimp też są dość fajne procenty na nią, więc może i też by się udało, no i polecimy to tornado. Nie wiem, który level bym chciał dzisiaj wbić, myślę, że tak jakoś okolice 310, może 311, coś takiego byłoby na pewno bardzo miło. Oczywiście jestem jeszcze przedawką. O, dobra, już jestem, już musiałem troszeczkę odkasznąć. Dobrze, że ten odcinek montuję, bo do tego odcinka jeszcze wrzucam reklamkę Eneby, więc nie będę musiał specjalnie tego robić, tylko po prostu sobie to przytnę w programie. No ale to jest właśnie to, już gadam prawie 20 minut, no i jak widzicie, ten głos troszeczkę nie domaga. Dobra, padła nam ostatnia wieża, w sensie ostatnia, ta, którą klikaliśmy teraz, czyli 92. No i teraz mamy jakiś itemek, tylko właśnie, czy on nam się tu przyda? Tam dawał tylko plus 5, tu nam daje na minus, no to nie, to możemy go sobie bez dwóch zdań rozmontować. No i dobra, tej wieży na razie nie chcę klikać, bo powiem wam, że jeszcze sobie na pewno wejdziemy do symulatora jeszcze raz i zobaczymy, jakie mamy procenty. Natomiast mamy jeszcze na tą górę Olimp, czyli na tego tutaj, tylko że to nam da bardzo mało expa, czy jest sens go klikać? Chyba nie bardzo, ale za to mamy jeszcze na ten loszek jakieś szanse. To jest w ogóle zwiadowca, on nam da na pewno 300 milionów expa, więc dobrze by go było kliknąć. Co prawda mamy, a miałem mówić, że mamy na niego zaledwie 0,30%, ale udało się i padł, więc super. I jeszcze druga sprawa, to mamy bardzo fajne procenty na 13 piętro tutaj, bardzo podobne do tego, czyli, a ten kowal w ogóle nam padnie? Padnie nam, kurde, i to jest właśnie to, to jest właśnie piękno tego nowego lochu, że nieraz nam lochy, jeden loch blokuje, no zresztą to w sumie w tych nowych lochach tak działa, że jak klikniemy jeden loch, to potem kilka kolejnych nam pada, bo są łatwiejsze od tamtego, nie? To też zależy od klasy postaci, no ale wiadomo, jak to jest. No i teraz mamy wiedźmę, która jest magiem, no jej już niestety nie oszukamy. No i zobaczmy, czy tego piekielnego Petera jeszcze byłbym w stanie kliknąć, bo powiem wam, że może i by była na to szansa, dlatego że tak jak mówię, mam bardzo podobne procenty do tego w tej, jak to się w ogóle ten loch nazywa, jakaś tam karczma mrocznych sobowtórów, o właśnie, również mam bardzo podobne procenty.
No ale tu wcale nie jest powiedziane, że ten piekielny Peter padnie nam równie szybko, co i tamten. Dobrze by było, bo jak wiecie, to w sumie już chyba nie odblokuję sobie tego piekła. Szczerze to wam powiem, że chyba oleję, bo i tak wbiłem taki level, jaki chciałem wbić, a nie ma sensu już tu w ogóle wydawać jeszcze grzybów na skipy, żeby ten klucz tam poleciał. To już na pewno do piątku nam poleci z darmowych, tak jakby kopań nazwijmy to, i w piątek się przebiorę i on również pójdzie, myślę, że bardzo, bardzo łatwiutko. No ale jednak mimo wszystko tego piekielnego Petera dobrze by było jeszcze pokonać. On by nam wbił 311 level i pół chyba około, tak mi się przynajmniej wydaje, więc no fajna ilość. No nie, pół to nie, ale gdzieś tak 1/3 by na pewno wbił, także okej, zobaczymy. No jeszcze go tu troszkę poklikamy. To jest wojownik, więc tak jak mówię, no kwestia uników. No i jak widzicie tutaj, w sensie nie widzicie, ja widzę po stronie mojej lewej na drugim monitorku, kalkulator pokazuje bardzo, ale to bardzo podobne procenty, co właśnie na tego pierwszego w tej karczmie mrocznych sobowtórów, którego przed chwilą kliknęliśmy, więc ten piekielny Peter w teorii też powinien nam paść, tylko no jak widzicie stawia dość duży opór, ale może jakaś próba, gdzie tych uników zrobimy dużo, byłoby bardzo, bardzo miło. To w sumie ten czarna rękawice nawet jakoś bardzo nam się nie przydał. Do piątku powinien być, tak szczerze, bo jak wiemy, każdy kolejny czaru wiedźmy, możemy szybciej się jakby wbija, szybciej się wbijają te procenty, więc raczej do piątku już powinien być ten czarne rękawice. Co za tym idzie, to piekło nam padnie jeszcze i jeszcze prościej, tylko że no kurde, ten piekielny Peter nam coś nie chce paść, co mnie troszeczkę martwi, bo naprawdę chciałbym go już tutaj kliknąć i mieć z głowy, bo tak jak mówię, no szkoda by było te 300 milionów expa zostawić, no ale już sporo grzybów na niego poszło, sporo prób, no i jak widzicie jedna chyba była taka bliższa próba, albo tam ze dwie, no ale jednak mimo wszystko jeszcze nie jest to wcale takie proste, żeby go ubić, no ale dobra, troszkę się tutaj, powiedzmy, że jeszcze nad nim popastwimy, pomęczymy go. No a jeżeli się nie uda, to nie wiem, może jakimś tornadem ten 311 level wbijemy. Tornado powinno raczej łatwo padać, przynajmniej troszkę. No albo jeszcze raz przeskanujemy postać, chociaż nie wiem, czy mi się chce skanować. No wszystko tu już ubiłem, co miałem. Ewentualnie jeszcze wieża byłaby dość łatwa, ale tą wieżę to też jeszcze będzie na spokojnie. Myślę, że wieżę bez problemu ubijemy już po prostu w ten czarny piątek, bo jak tutaj ubierzemy siebie i co najważniejsze pachołków, czarne gemy, to te lożki na ten moment będą padać no bardzo, bardzo szybko, więc i ta wieża myślę, że zostanie zamknięta w dość prosty sposób, więc teraz nie ma co tam wydać nie wiadomo ile grzybów, powiedział neutral, który teraz wydaje na piekielnego Petera już chyba z 300, no ale tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o tą strefę mroku, no to myślę, że to będzie padać dosłownie za jednego grzyba. Nie wiem, czy mam nagram z tego odcinek, bo to będzie piątek, w piątek mnie nie ma od rana do wieczora praktycznie w domu, więc pewnie wieczorem tylko na szybko wbiję, poprzebieram się, poklikam i tyle, więc może wam tam na weekend albo w poniedziałek nagram jakieś takie ala podsumowanie i coś tam ewentualnie jeszcze dociśnie. No to jeszcze zobaczymy, to jakby, tak jak mówię, nie ma tutaj co przeżywać. No i ten kurczę piekielny Peter, no powiem wam, że nie chce za bardzo paść. No pierwsza taka większa blokada dzisiejszego dnia niestety. No i dobra, jeszcze 3, 2, 1. No niestety, nie udało się, więc okej. Tu mamy jakiś hełmik też w miarę droższy, więc powiedzmy, że go weźmiemy. Mamy jeszcze jedno rozmontowanko. Czyli tak, tu możemy sobie troszeczkę tego HP dołożyć. No i dobra, i możemy teraz pójść w tornado. Możemy wbić kolejny level, ten 311. Myślę, że to będzie kwestia dość szybka do wbicia i może jeszcze sobie przeskanujemy raz postać, jeszcze zobaczymy, czy mamy na coś fajne procenty, a nuż się by udało, może ten 312 jeszcze, to na pewno też byłoby miło. Tu mamy jakiegoś wojownika, to jest niestety blokada. No ale zobaczymy, no on powinien mimo wszystko dokładnie paść, no i lecimy dalej, szybko nam się pewnie skończy miejsce niestety, dokładnie, bo jak widzicie, no szybko to pada, no i niestety nie mamy nic, co chciałaby wiedźma, ale mamy jakieś takie pierdółki, które są dość tanie, ten pasek w sumie też możemy sprzedać, poczekajcie, tu mamy jeszcze to i czy mam coś jeszcze do rozmontowania oprócz tego łuku, chyba nie, dobra, to możemy zrobić w tym momencie to w ten sposób, okej, lecimy dalej, mamy zwiadowcę, który padnie pewnie równie szybko, dokładnie, no i chyba po tym sukubie wbijemy 311 level, nie, jeszcze nie, czyli po tym bobie, dokładnie, i mamy jakąś brońkę, brońkę od razu wrzucimy do wiedźmy, bo ona to chce, i okej, i tak jak mówię, 311 level dobity, zobaczmy jak to wygląda na tle serwera.
Tutaj mamy Misia 319, Rafik zbił 314 tym swoim magusiem, ale Rafik tu w ogóle ładnie ciśnie, runka już 23%, czarny kamyczek duży w broni, więc to mu na pewno pomogło. Wujek 321, Szymcio 311, Hen 307, Dziubson 308, przepraszam, Dziubson 307, Słoma 309, Turo 308. Okej, więc w sumie dzięki temu wbiliśmy na top 1 zabójcę tego serwera, bo mamy najwyższy poziom zabójców, wcześniej Turo miał wyższy, no ale udało nam się go przegonić, także spoko, nie? W sumie bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Tu w ogóle mamy wszystko ulepszone razy 5. Tak, wszystko jest git, to chyba na magu coś tam mam niedokładnie. No ale dobra, na razie to zignorujemy. Wchodzę sobie na SF Toolsa, zrobimy jeszcze jeden skanik i zobaczymy, czy w ogóle będzie sens jeszcze coś tutaj ciekawego na tym zabójcy, przepraszam, poklikać, czy może po prostu to olać i lecieć sobie, w sensie no już po prostu czekać na ten nieszczęsny Black Friday. Zobaczmy, tutaj cyk, tutaj mamy cyk, no i dobra, i na co mamy, o kurde, na szkołę magii mam 18% teraz nagle, na tego cyklopa, na 13 piętro mam 0,36, no ale to już się naklikaliśmy, na wieżę mam prawie 2%, no to dobra, zaczynamy od tego tutaj, uświęconą tradycją szkoły magii, dokładnie 61 milionów expa, no to jest tyle co nic. Aha, ja w ogóle zapomniałem wam zapisywać te lochy co niektóre. Co tu mi jeszcze padło? Tu wieża, tu ta strefa mroku, a nie, to nic mi nie padło chyba, czego wam nie zapisałem. Tu już są same strefy mroku, czyli to tornado, to nie, nic nie było niezapisane. Tu mamy demoralizatora, który chyba też nam padnie, dokładnie. Jakiś epiczek, to możemy go zostawić do kibelka, to możemy sprzedać, to zostawiamy na razie tak, te rękawiczki. No i okej, okay. Co byśmy tutaj jeszcze ciekawego mieli? Strażnik złotego jaja, czy on by nam padł? No tu jak widzicie ta wieża, w sensie wieża, ta uświęcona tradycją szkoła magii pada w miarę łatwo, bo tutaj tych kilku przeciwników jest po prostu prostszych, ale chyba ten strażnik złotego jaja to już będzie dla nas niestety blokada. Mamy na tą wieżę 2%, w sumie niecałe 2%, w sumie jeszcze jedną wieżę możemy kliknąć, dlatego że mamy jeszcze jedno rozmontowanie, więc tutaj jeżeli ewentualny item epicki by nam się nie przydał, to sobie go po prostu rozmontujemy i nie będzie z nim większego problemu, tylko że właśnie niecałe 2%, a tu jak widzicie ten wesoły smoczek nie chce nam paść, ale padł, okej, okay. O i mamy jakąś brońkę, zobaczcie, plus 27 i... A, bo tu mamy w ogóle 19%, tu mam 20%, no ale nie zamieniam tych run, to jest w ogóle słaby rozrzut, kurde, no 27 średnich to jest sporo, ale ten rozrzucik jest naprawdę taki sobie, ale dobra, zamienię, niech będzie, to jest w sumie, już będę miał z głowy broń magusia, a tutaj tych rozrzutów aż tak bardzo... Nie wiadomo jak się nie zastanawiam nad nimi, jeżeli chodzi o pachołki. Tu w ogóle jeszcze wam się nie pochwaliłem, to powinienem powiedzieć na początku odcinka. Ostatnio chyba w niedzielę albo w sobotę poleciała mi taka broń epicka z misji. Po prostu z misji, nie było weekendu epickiego ani nic, a tutaj coś takiego mi się wylosowało. Około 50 na plus średnich obrażeń, jak widzicie rozrzut niemalże idealny i na 3 staty, więc runka miała co prawda słabo, musiałem wymieniać, no ale tutaj jeżeli chodzi o broń, zresztą możecie zobaczyć, o widzicie, plus 50, tamta stara, którą miałem, również miała gdzieś podobne średnie do tej, więc no tak jak mówię, około 50 średnich mi dała na plus, także no bardzo, bardzo fajna i też na pewno się przyczyniła do tego, że w tym odcinku zrobiliśmy fajny progres. No i dobra, mamy teraz jeszcze to tornado, jakiś wojownik tutaj nam padł. No i zobaczmy, czy my może jeszcze będziemy w stanie to tornado sobie pocisnąć i może ten ewentualnie 312 level jeszcze bylibyśmy w stanie wbić, na pewno byłoby miło. To już jest 350 tornado, jak widzicie, mamy teraz Wańkę Wstańkę, czyli wojownika, tylko że no kurde, tutaj no sporo expa potrzeba jeszcze, nie? Jednak tych tornad troszkę byśmy musieli zrobić, żeby właśnie tą Wańkę Wstańkę całą pokonać, no ale już nie mam za bardzo co. Teraz naszym targetem jest Piekło w Mroku, które jednak, no tak jak mówię, musimy dropnąć ten kluczyk, no a to nie będzie raczej wcale takie proste, chociaż no tutaj troszeczkę coś tam pada, dwóch wojowników mieliśmy teraz z rzędu, którzy padli. Zobaczmy teraz tego przeżuwacza. No ale przeżuwacz to jest zwiadowca i jak z nim się męczymy, to już raczej wskazuje na to, że to tornado jest dość mocno dopchane. Tu zobaczcie, że no powiedzmy, że ten hełm sprzedamy. Szkoda mi to sprzedawać, bo to jest jednak sporo golda. Lepiej by było zostawić dla wiedźmy.
No ale dobra, jeszcze jeden w HP i potem lecimy w zręczność. O, akurat mamy wiedźmę, zobaczcie, w logu, w tornadzie. No ale jednak mimo wszystko dobrze by było ten kolejny levelik wbić. Tylko że chyba to nie będzie niestety wcale takie proste. No tu mamy kolejnego wojownika, no to już ciężko. Kurde, co moglibyśmy zrobić, żeby ten level dobić? No chciałbym 312 bardzo mocno tutaj wbić. No tu mamy tą piramidę niestety, którą wiadomo nie klikamy jej, broń Boże. Tu mamy tego smoldera, na co ja tu mam jeszcze? No ten kurczę, to 13 piętro, no to nas najbardziej blokuje i na to mam fajne naprawdę procenty. Jakbym może chociaż zmieniać runy teraz, to się mija z celem. Dobra, no jeszcze tego piekielnego Petera trochę poklikam. Jak się uda, to spoko, jak się nie uda, to trudno. Jeszcze parę grzybów na niego wydamy. Jest odcinek, więc czemu by nie, pobawimy się. A 300 milionów expa jakby siadło, no to oczywiście będę w niebo wzięty, można by powiedzieć. I okej, na koniec pokażę wam wszystkie te walki ciekawsze, wydaje mi się, które przeprowadziliśmy w dzisiejszym odcinku. I tyle, i tak ja mam naprawdę tyle. Teraz się wstrzymujemy i myślę, że czekamy po prostu do piątku, ewentualnie do weekendu Black Friday na, myślę, że jakimś 312 na pewno, bo to nawet z samej awki wleci, ale może 313 level sobie będziemy się przebierać, gemiki dropić, więc to jak najbardziej na plus. No ale jeszcze takim kurczę zwieńczeniem tego odcinka, takim ładnym zakończeniem, no naprawdę byłoby ubicie tego nieszczęsnego, piekielnego Petera, który no kurde, no 0,35%, 0,36 dokładnie mamy w tym momencie na niego. To nie jest wcale tak mało, znamy lochy, na które było 0,20% i padało po 5 grzybach. Na niego już wydaliśmy naprawdę dużo, no jak widzicie, nie jest to wcale takie proste, żeby on tutaj padł, no naprawdę dużo uników by potrzeba, a póki co jak widzicie, nie widzicie, no ale wiecie jak to wygląda, tych uników aż tyle nasza postać nie robi, żeby tego piekielnego Petera tutaj ubić, a powinna chociaż jedna taka fajna próba, gdzie tych uników zrobimy naprawdę dużo, no i po prostu ten Peter by padł, ale w sumie chyba pierwszy raz się spotykam z czymś, chociaż czasami bywało tak, że i mieliśmy na lochy po 2% i naprawdę dużo grzybów na nie szło, no ale też tak jak mówię, było bardzo często, że mieliśmy 0,20, 0,30 i padały dosłownie po kilku grzybach, więc no to jest loteria. No ale wiadomo, trzeba troszeczkę szczęściu swojemu pomóc. No i tutaj musimy troszeczkę zdecydowanie poklikać, a nuż ten piekielny Peter może padnie. No to jest, o kurde, teraz zaczęli, w ogóle mam remont obok domu, robią mi drogę i tak się staram nagrywać w takich momentach, gdzie oni po prostu nic tu nie robią obok, ale powiem wam, że jeżdżą tym walcem i wszystko mi się w domu dosłownie trzęsie i teraz właśnie zaczęli to robić. Mam nadzieję, że to jakoś nie przeszkadza i tego po prostu nie słychać na mikrofonie. No ale niestety, no już w sumie tutaj prawie no ponad pół godziny nagrywam, więc mimo wszystko i tak długo się udało, bez żadnego tam jeżdżenia i bez żadnego hałasu. O, już tutaj mi pies w ogóle do pokoju przybiegł, bo on się oczywiście boi, jak się wszystko rusza, więc przyleciał. No ale dobra, to nieistotne, piekielny Peter, to jest teraz nasz cel, no chcę go ubić i chcę dobić ten nieszczęsny 312 level. Nie wiem po co to robię, taki sobie cel postawiłem i po prostu chcę dopiąć swego, nie? Chcę dopiąć swego, może nawet prościej by tutaj było dropnąć ten klucz do piekła i ubić tam pierwszego czy drugiego w piekle, chociaż z tego co pamiętam, pierwszy i drugi w piekle, czy tam generalnie początki piekła, to są magowie, więc może i to wcale by nie było takie łatwe, no ale nie wiem, no ciężko tutaj określić. Mimo wszystko, no na pewno na tego piekielnego Petera w tym odcinku poszło bardzo, ale to bardzo dużo grzybów, chyba troszeczkę niepotrzebnie. No ale cóż, jak już się powiedział A, no to trzeba powiedzieć B. I chcielibyśmy, tak jak mówię, tego nieszczęsnego Petera tutaj ubić. Nie wiem, czy to się uda, tak jak mówię, no ale naprawdę liczę na to. Bardzo dużo prób tutaj poszło, no nie ma co ukrywać, ale zobaczcie, że ciągle my mu zostawiamy, zbijamy mu dosłownie ćwiartkę HP. Bardzo rzadko kiedy jest taka próba, gdzie faktycznie tego HP mu zostanie niewiele, tam powiedzmy z 2-3 miliony, co jest w sumie dziwne, nie? No bo jednak jesteśmy tym zwiadowcą, powiedzmy, w sensie no zabójcą, ale takim ala zwiadowcą, no i robimy te uniki, więc w końcu tu powinna siąść jakaś próba, gdzie tych uników zrobimy naprawdę dużo, chociaż on też jest, kurczę, no wojownikiem, więc on też na pewno jakieś ciosy blokuje, także no szkoda, no ale 0,40% i żeby na to poszło tyle grzybów, no to jeszcze chyba z czymś takim się niestety nie spotkałem. No ale cóż, zobaczymy, uda się to się uda, nie uda się to się nie uda, trudno.
No, jakby to takie zakończenie tego odcinka i tego przygotowania do Black Friday. Teraz kilka dni ciszy po prostu, tak jak już wspominałem. No ale jeszcze się tu nie poddajemy, jeszcze próbujemy. No piekielny Peter, dawaj. A nuż się uda, jakaś fajna próba, szybciutka, dużo uniczków i pokaże nam się za chwilę nowy level, nowy wbity level i po prostu pokonanie tego przeciwnika. Przynajmniej mam taką nadzieję. 11 milionów mu tam zostało z 42, więc no to już taka fajniejsza, można by powiedzieć, próba. Kurde, aż tutaj zerkam, czy ja na pewno dobrze spojrzałem, że my na niego mamy tyle procent, no ale tak, na niego, więc no to jest, powiem wam, że bardzo, ale to bardzo dziwne, że tego Petera się niestety nie udało pokonać. No jeszcze troszeczkę go poklikamy, no ale wygląda na to, że po prostu się niestety nie uda, co jest, to szkoda, nie? Szkoda, ale no taki sobie postawiłem cel, jeżeli nie siądzie, no to trudno. Dobra, no jeszcze kilka dosłownie prób. 4, 3, 2, 1. No i niestety, nie udało się, szkoda, bo dużo grzybów na niego poszło, bardzo dużo, nie udało się, no ale to nic, to myślałem, że się uda, takie zwieńczenie odcinka, nie, trudno. Dobra, co ja wam tu mam do pokazania? Dwa portale do piekieł, które mi niestety, w sensie, które mi padły, ale to chyba nie jest nic ciekawego. Zobaczmy z tą Madame Mystique, jak to wyglądało. W sumie to nawet nie musimy skipować, tylko możemy zobaczyć, bo to jest walka z magiem, więc to nie trwa jakoś bardzo długo. No tu w sumie Barbar, 3 krytyki, więc w zasadzie to, czego od niego mogliśmy oczekiwać. Tutaj Maguś niestety bez krytyka, ale drugi za to bardzo fajny krytyk. Zobaczmy, jak Kunegunda. Kunegunda pierwszy zwykły, no i tutaj w zasadzie tyle. No i zobaczmy my, dwa krytyki i teraz krytyk i kolejny krytyk. Dobra, w sumie spoko próba, jakiś tam paseczek nam wyleciał, ok. Zobaczmy teraz Fałszywiusza Locharda, to jest mag, więc, ale na niego mieliśmy dużo procent, także tutaj sami widzieliście, że za dużo grzybów na niego nie poszło, tylko w miarę to fajnie wyszło z nim. No i zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. No bardzo dużo krytyków z naszej strony, jak widzicie, on nam prawie w ogóle tych krytyków nie ładował. No i git, udało się, jakiś tam paseczek pierwszy lepszy, więc w miarę ok. Tu mamy tego Bezoga, ale to chyba nic ciekawego. Zobaczmy to, bo to jest ta karczma mrocznych sobowtórów, więc za nią dostajemy 300 milionów expa. No i zobaczmy, jak to tutaj z nim wyglądało. Powiem wam, że jestem ciekaw, dlatego że, no tak jak mówię, to jest bardzo ciekawy loszek. Nie mieliśmy na niego dużo procent, bo mieliśmy w ogóle bardzo dużo co na tego Petera, więc równie dobrze moglibyśmy się z nim tak samo tłuc tyle prób, ile widzieliście na Petera i by nie padł, ale jednak mimo wszystko tam było dosłownie kilka grzybów i ten obłudny oszust padł i co za tym idzie, padł nam kolejny, czyli ten kowal. No tutaj uników bardzo dużo. Kto chce, to oczywiście może policzyć standardowo w komentarzach i z jego strony, i z naszej zresztą, no ale tutaj nasze hity, zwłaszcza krytyczne, dość mocne, przynajmniej wcześniej takie były, no teraz niestety zwykłe, ale grunt, liczy się skuteczność, grunt, że go pokonaliśmy, git. Lecimy dalej, mamy kłótliwego kowala. Zobaczmy, jak to tu z nim wygląda. No on padł za jednego grzyba dosłownie. Ten kutliwy kowal to jest w ogóle jakaś abstrakcja, bo on ma zaledwie 10 milionów HP, mimo że jest wojownikiem. No jest, ja już to powtarzam za każdym razem, ale to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne, że ten balans lochów akurat tych tak wygląda. No ale tak jak mówię, bez większych problemów i udało się go pokonać. Teraz mamy bazyliszkę i demoralizatora. To możemy tego demoralizatora obejrzeć, chociaż to jest zwiadowca, to w sumie nic ciekawego. Dobra, Tyle tak naprawdę, bo te lochy nam i tak nie dałem za dużo expa, to tam wiecie, nie ma co nad nimi się rozwodzić, nie wiadomo ile. To by było chyba wszystko, mam nadzieję, że się wam podobało. Troszeczkę szkoda, że nie wbiliśmy tego 312 levela, no ale nic, do tego Petera jeszcze sobie wrócimy w piątek, jak już ubierzemy odpowiednie gemiki, więc on się przed nami, powiedzmy, nie uchroni. No i okej, okay. I wydaje mi się, że powolutku możemy kończyć. Co tutaj miałem kliknąć, tak naprawdę to kliknąłem. Najbardziej się tu oczywiście nastawiałem na cyrk grozy i jego zrobiliśmy w całości, więc to najważniejsze. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie, ale ten subik z dzwoneczkiem i kciuk w górę to tak naprawdę dwie najważniejsze rzeczy. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!